Następne wideo kręcę. Tutaj chcę wam pokazać, gdzie idziemy. Idziemy nad to jezioro. Chcę wam to tak troszeczkę ująć, żebyście mieli wyobrażenie, co tu się dzieje. Ściany. Ściana głazów. No dobra, idziemy dalej. No, droga jest tutaj cały czas kamienista, więc zobaczcie, jak tu wygląda droga. No i tutaj przyznam wam się szczerze, że zmieniłam moje flip-flopsy na moje balerinki. No też ludzie się patrzą na mnie, że ja w takich butach po takich górach idę, po takich ścieżkach. A ja wiecie co, czuję po prostu pod podeszwą wszystko, czuję ten grunt, te kamienie. No i ja nie narzekam. Ja nie narzekam, po prostu trzeba iść ostrożnie i tyle. I tyle. No dobra, kręcę dalej. No właśnie, tak tu się idzie. No. Tam u góry zachodziły już chmury, no ale tutaj im niżej, tym po prostu jest bardziej jaśniej i wyraziście. No i tak to tutaj się idzie. O, widzicie? Zaraz będę kończyć ten filmik, bo będę musiała tutaj tak troszeczkę uważać. No, nie wyłączyłam filmiku, bo jakoś to przeszłam. No, trzeba po prostu uważać, nie? Ja wam powiem tylko jedno. No, oczywiście nie bierzcie przykładu ze mnie. Nie chodźcie po górach w balerinkach czy coś. Bo no, ja też zauważam tutaj, jak ludzie chodzą. Chodzą dosłownie jak takie ślamazary. To nawet w tych butach trekkingowych noga im się wykrzywia. A ja niestety robię to bardzo ostrożnie, bynajmniej się staram. Ale nie namawiam was absolutnie. Załóżcie bezpieczne buty. O, widzicie? O, tak to trzeba wszystko przejść. Tutaj ci ludzie tutaj będą się wspinać. No nie, nie, to już nie jest absolutnie dla mnie. Ani teraz, ani w żadnej przyszłości, ani w przeszłości. Bo mnie to nigdy nie kręciło. O, widzicie? O, tutaj takie drzewko sobie rośnie. O. No i co? Idę dalej. No. Trochę wyczynowo, co? Zobaczcie, stromo jest tutaj. Dosyć, dosyć. Dobra. Za chwilę się połączymy. No, uważać trzeba, trzeba, trzeba. Nie ma co gadać. Oho. O. No, spójrzcie. To wszystko jest nad moją głową, nie? No. No i takie to buty, jak to się mówi, z cholewami. Oj, 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 a tam na paralotniach sobie latają. Słuchajcie, ja już jak będziemy tam nad jeziorem, to jeszcze jeden filmik cyknę. Dobra. No, tu sobie usiadłam na tym głazie i Paweł zrobił mi zdjęcie. No to dobrze, to do następnego filmiku. Na deszczyk chociaż nie pada. No dokładnie.